Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. I wychodzimy stąd oczywiście, tradycyjnie. Rozmawiamy sobie z Romankiem. O, mamy tu nasz szanowny pojazd. Lecz teraz mamy trzy opcje. Możemy albo teraz pracować dla Romana, albo dla Little Jacob, albo dla Vlada. Dlatego ja, nie wiem, wsiadam do pojazdu i decyduję się na jakiś wybór. Albo idziemy za naszym kuzynem, albo nie wiem. Wiecie co? W sumie jak już nie ma misji dla Romana, to jedziemy do Little Jacob. Tak po prostu. I co ja chciałem powiedzieć? No coś się marnie teraz ten drugi odcinek obejrzał. Nie wiem czemu. Dlatego ja dalej będę i tak kontynuować. Choć gierka będzie gierka, gra będzie długa i ciężko będzie się można było przejść. Dlatego no nie wiem ile będzie odcinków. Jak się zbierze około 30 odcinków, to nawet super. 30, około 40. Zobaczymy. Dlatego od razu jedziemy do Little Jacob. Trochę daleko do niego jest, ale... Dop! Sorki. I już możemy zacząć misję Little Jacob. Betonowa dżungla. Ciekawe co teraz się będzie działo. Już 2 minuty minęło. A, co tam? It's Nico. Nico. Jaka balanga? Impreza? Co byście tam porabiali? Tak wygląda Little Jacob. Taki trochę murzyn. He's okay. Still waiting for his big break, eh? Big break. Sure. I promise I'll come to a fool on Nico. A boy from creek before him can walk, you know. Yeah. Anyway, let's go for a little drive. Come. No to na przejażdżkę. Nauczyłeś mnie strzelać. A teraz i na przejażdżkę jedziemy. Dobra. Ja to będę miał za sobą zawsze broń. Jakbym miał z kimś, wiecie, walczyć na śmierć i życie, to lepiej jak będę miał broń palną w pogotowiu. Zaraz. Trochę mamy bardzo głośno. You might like keep the windows closed. No, sorki. Keep the ganja in the car. Dobra, jest teraz doskonale. So what's the deal? Posłuchajcie sobie mojej kawcenki. Don't know if it's all this herb, but I made a paranoid, I don't trust them. Who arranged this deal? Some arbor shots in the crew. Bad man known him a long time, but I think them faced it. Bad man. If this goes wrong, ha. What kind of shit bad man gonna lay upon them too, you know? You think this is a setup? I don't know. I've been smoking. Ciekawe gdzie jedziemy. Bo wiecie, ja mogę nie pamiętać już tej misji. Ups, sorki, ale mu się w róg wjechałem. Teraz drift piękny. I oczywiście cel misji wypełniony. Gania? Co to jest gania? Nie rozumiem. Ten z fajką idzie. Jedź do tylnej alejki. No i dobra. Dość łatwy cel misji. Ciekawe co to... O, odbieramy. Zielska brakuje. Palić się chce. O, jacyś dwóch go... Dobra. Ja bym wysiadł i ich zaczął gonić.
z bronią palną. Zabij handlarzy. Dobrze. Dogonimy gnojów i zacznijmy w nich napieprzać. Dobra, jeszcze jeden. Okej. I wszystko pięknie zrobione. Teraz po Jacoba, czyli musimy się teraz zwrócić po nasz pojazd. I widzicie, mi pierwsza taka łatwa misja dla przyzwyczajenia. Dobra, nasz pojazd. Znowu zamknąłem drzwi. No i znowu takie łatwe, proste rzeczy. Ale wiecie, z czasem już będzie coraz ciężej. Ale zawsze lepiej mieć w zasięgu ręki jakiejś broni. Meadows Park, dobra, do kamienicy. No i dobra, za trzech gości się ubiło. Bardzo proste to było, bo oni sobie tylko uciekali, a my mieliśmy dobrze w nich wycelować. O kurde, jaka stuczka. Sorki koleś, sorki. Sorki, mój błąd. Przejdziemy sobie chodnikiem, choć nie wolno w prawdziwym świecie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Podejść do frontowych drzwi. Dobra. Ja to zawsze mam. O. Dobra. Ja już szykuję broń. Dobra. A ten to nawet nic nie zrobi. O, headshot był. Nie, przeżył to. Kurde, poszło w końcu. No kurde. Dobra. Kół ma być. Headshot. Chyba. Nie, żyje jeszcze. Idź za Jacobem. A, kurde, ja tam mam iść. Nie! Nie! Ja pieprzę. Co to? Już znowu fejle. Tak powtórzyć. O Boże. Jaka łajza. O nie, no i już zaczynamy fejle. Kurde. No niby takie łatwe, proste, no naprawdę. Jest czasem trudne też. Kurde. Nie wiem, da się tu zmieniać poziom trudności, o ile to możliwe. Bo ja nie chcę się użalać z misjami. Chcę, żeby mi sprawiały przyjemność i były łatwe. Kurde. A wiesz co? Może ich teraz rozjadę. Jacob będzie wtedy szybciej wykonać cel misji. Dobra. Zaraz będziemy na miejscu. Ale żem drifta zrobił. Dobra, to było. Tym na alejka. Jak będę failował, to cutscenki pomijam. Dobra, trzeba ich teraz pozdejmować, czyli... O kurde! W dupę rysia. Dobra. Dobra, drugi rozjechany, a jednak mieli broń, skubańce. A z tego rozjedziemy. Teraz sobie stąd. O, pięknie. Czekaj, ja ci tu rozjadę. W tradycyjny sposób. O, tak. Rozjechany. Teraz do Jacoba.
Jacoba. Fajne imię, Jacob. Nie będę po nich już zbierał tego, bo chcę... O, stary, przepraszam. Ja pieprzę. Co ja robię? Rozjeżdżam swojego. No, jestem genialny. No, Jacob, nie fajcz mi tu. Tylko wsiadaj. Już, jedziemy. I got them. You're real bad man in a Nico. Respect. Foul as a man of me in a middle spot. Dobra. Nie muszę jechać według GPS-a, który jest idealnie namierzony. Tylko mogę też po swojem, ale łatwiej jest z GPS-em. Dobra, jedziemy tam. Kurde, kto nam przebił oponę do cholery? Co jest, kurde? Ja pieprzę. Teraz muszę z taką oponą jeździć. Aż niewygodnie. A, że się porobiło. Gość ze strzelnym nas pościągał. Kurde. Dobra, jesteśmy, jesteśmy. Dobra, wysiadka. I szykujemy się do akcji, szykujemy się. No, dobra. Jesteśmy na pozycji. Trzeba teraz starać się strzelać w headshoty, bo to nam daje wygodę i ułatwienie. Kurde. Headshot, widzicie? O to chodziło. Dobra. Headshot. Pięknie. Profesjonalnie. Headshot. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. O. O, rękę mu strzeliłem. No chodź tu, gangsterzy. O kurde, strzelił mnie. Trzeba będzie mu headshota w końcu strzelić. O kurde. O, stary. O, dobrze. Dobrze, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Pięknie. O, pierwsza pomoc. No, mogę skorzystać, ale wolałbym, żeby Jacob skorzystał. Czekaj, dobra. Czekaj, pójdę po tą apteczkę. A wiecie co, może pozbieram ammo. Żeby, wiecie, by było lepiej. O, będziemy mieć teraz strzelbę. Pięknie. Z baza od razu mamy. Zarąbiście. Z takiej strzelby będziemy za niedługo się też naparzać. Ale wychodzimy stąd. Bo też możemy przeszukać budynek. Nikt nam nie zabroni. Chociaż nie wiem, czy jest co szukać w tym budynku. Nie. Dobra, to wiecie co, może wyjdziemy już tutaj stąd. No, taka krótka akcja, myślałem, że coś się więcej będzie działo. No i tak po prostu żeśmy tu przyjechali rozbić kilku ludzi. Wyjeżdżamy stąd, niestety z przebitą oponą. Yeah. Brada linie. To, jakim oni się językiem posługują? O, 360. O kurde, 14,5 minut na jedną misję. Ostro. Ostro. Ale jak tak ma być, to spoko. Właściwie o to chodzi, jeżeli trudność misji jest ciężka, albo w miarę trudna, to przygody są wtedy z tymi misjami lepsze i gra się staje ciekawsza i bardziej
na luzie. Dobra, dojedziemy tam i zrobimy, nie wiem, jeszcze za dwie misje, jeżeli będą łatwe. I tak zakończymy trzeci odcinek. Kurde, ale żeśmy się dorobili takiego pojazdu. W sumie on był mój, nie kradziony. Nie no, w sumie kradziony. Chyba. No, narka, ziom. Dobra, koleś już sobie idzie. A my już kończymy kolejną misję. Tak, zapiszemy. O, dobrze. Nie wiem, teraz chyba trzeba jechać do Blada. Może jeszcze zrobimy misję Little Jacoba. Jeżeli do nas zadzwoni oczywiście. To zależy też. Wiecie co, ja już w sumie nie patrzę na te lagi, które są po części uciążliwe. Ja mam się cieszyć fabułą i samą rozgrywką. Chociaż po części to też jest denerwujące, ale nic nie poradzę. Jak już zacząłem GTA 4, to już lepiej go będę kończył jakoś. A, czyli Little Jacob nie dzwoni do mnie, a zatem jedziemy do Blada. Jeszcze bym naprawił pojazd, bo jest w złym stanie. No bo mamy przebitą oponę, a ja z przebitą oponą na misji nie będę jeździł. Co to, to nie. Dobra, teraz sobie tutaj tak wycofamy. Okej. Zapłacimy trochę kasy. No i jedziemy. O, i proszę. Taki kolor jak lubię. O, Roman dzwoni. O, w bilardę zagramy. Wiesz co, nawet dobry pomysł. Tak. Sure, cousin. We play some pool. I come get you in next hour. Dobra. Sorki Vlad, i jedziemy na bilarda do Rymena, twojego pracowniczka. Dobra, jedziemy do Rymena. Będziemy mieć przynajmniej luźną misję. Nie będziemy musieli się patyczkować z wrogami. A, to do jego pracowni trzeba jechać. Nie ma sprawy. O, przepraszam. No, przeżył koleś. Na szczęście. Ups. Siadaj, koleś. A, trzeba teraz tam jechać. Kurde, weź się nie podniecaj, tylko jedziemy. O, coś mi teraz FPS-ów przyszło trochę. O dziwo. A, to chyba chwilowe. No tak, mówiłem. Pojedziemy sobie w bilarda zagrać. Kurde, ten drift jest trochę taki zbyt wrażliwy. Muszę kontrolować to, bo wiecie, czasem można zrobić wypadek samochodowy, a potem to jest denerwujące. Ale jedziemy, 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 jedziemy. Ohohoho! A! Ale żem w słup walnął. Zarąbiście. No jeszcze wywołałem alarm. Dobra, to mnie nie interesuje. Ja tu przyjechałem na rundkę bilarda. I tak też właśnie zrobimy. Ostatnio graliśmy z dziewczyną w kręgle i wygrałem chyba. No podchodzę sobie, kurde, i spycham kuzyna. No zarąbiście. Dobra, no, teraz gramy w bilarda. Pamiętam, jak się grało w bilarda w San Andreasie. O, stare dobre czasy. Czyli w SAT to jest położenie kuli bilardowej. Możemy sobie dowolnie położyć.
LP. Dobra, teraz możemy kontynuować. Aha, myszka to jest obracanie, jeżeli mam rozumieć. Obracanie kija. Nie, nie będziemy nim obracać tak kija. Kurde, lepiej by było się kontrolerem posługiwać, jeżeli chodzi o bilarda. Kurde. No i dobra, tak może być. V, zmienić widok. A w sumie nawet na takim widoku jest lepiej. O, dobra. A, teraz trzeba... O kurde, nie, no co ty robisz? Dobra, kontynuuj. Nie, pomijamy, pomijamy, ja chcę to pominąć. A, co za lama. Dobra, trzeba ogarnąć tego bilarda. Dobra. No, trzeba, o. Ha, no tak, bo można jeszcze położyć. Dobra, trafimy sobie czerwoną całą. Okej. O! Profesjonalnie nawet. Nie za mocno, też nie za lekko. Dlatego lecimy z następną bilą. Aha, teraz... myszka. Dobra. Co by tu można było sobie jeszcze trafić tak fajnie? Kurde, mówię wam, lepiej by było na kontrolerze grać w bilarda. O, pięknie! Jeszcze dwa razy! Pięknie, zarąbiście! Już trzy wbiłem. Oj, Roman, nie starasz mi się tutaj w ogóle. Nie starasz mi się. Zaraz. Dobra, no wiem, że myszka jest końcówką poruszania kija. Tylko teraz chciałbym zmienić jakoś... O! Teraz będzie dobrze, myślę. Chociaż wątpię teraz, żebym... Oj! Aha, teraz biłem w białą. Dobra. Ale i tak nam się trzy udało wbić. Zobaczymy, co Roman zrobi. A, Roman sobie wbił. Dobra. A, Roman też się już rozgrzewa, jak widzę. Dotknął jeszcze mojej bili, ale to dopiero po tym, jak wycelował swoją. Uuu, Roman, żeś spieprzył. Dlatego moja kolej. I teraz życzę sobie, abym wbił... O, tą. I tak tak już właśnie zrobię. O, zaraz, tylko jakoś świecie. Tak, żeby tego nie spieprzyć. Dobra. Kurde, co ty robisz? Aha, trzeba myszką przytrzymać. O Jezu. A, spudłował. To nawet dobrze. Przynajmniej się nie mam przed kim i przed nim upokarzać. O! Idealna pozycja. Pięknie. Teraz sobie wycelujemy w czerwoną. Dobra. A nie, to jest połówka, to nie. Nie. Kurde, jak dawno bilarda nie grałem ogólnie. O, może sobie tą weźmiemy. O kurde. A, to była biała. To dobrze. Bardzo dobrze. Oh shit. A, to mu się udało. A, zobaczymy, co on wbije takiego jeszcze. Ile minut już? O!
No nie wiem, czy jeszcze zdążymy na jakąś misję. No ale w sumie może jeszcze weźmiemy jedną misję. To najwyżej będzie trwało po pół godziny. Co? Wbił już kolejną? Jaki agent? Ach, cholera jasna. Mój własny kuzyn mnie tutaj jeszcze śmie pokonywać. Co za mały drani. Dobra. Zaraz go skatuję. Dobra. Tylko tak, żebym mógł trafić. Okej, dobra. Jaki shit. Dobra, trafię. A, jest jednak, pięknie. Pieprzcie, kuzynie. Teraz trzeba, o, pięknie. A, nic nie wpadło. Najważniejsze, że coś w ogóle się wbiło. Dobra. Wydaje mi się, albo jest remis. No co za... pisteczka. Nie wyszło ci. Dlatego dałeś mi teraz szansę. Którą na 100% wykorzystam. Okej. Pięknie. Teraz sobie jeszcze wbiję brązową, jeżeli będzie szansa. Trzeba tego jakoś dokonać. Dobra. Ciul! O! No kurde! Cholera jasna. No i teraz on wbije w tom. Teraz... Aha, czyli jak ja wbiłem tom, to ja muszę... Rozumiem. Nie! Nie! Oh shit! Nie możesz mnie pokonać. Chyba se jaja stroisz. Czyli skoro wbiłem brązową tutaj, to muszę wbić tam. Dobra. Mniej więcej to jakoś obczajam. O, już jakoś się pomyślam strategię. Kurde, ale strasznie to wrażliwe jest. Tak, staram się delikatnie, dobra. Ciul! Jaki fail! Co ty robisz? O Boż. No i ja to już spieprzę. Serio? O ja pieprzę. Nie, wychodzimy. A może mam cię zlać? No, chodź, kuzynie. O, proszę, masz pomarć. Jeszcze coś chcesz? O, nawet już ludzie uciekają. Dobra. Jedź ze mną, albo cię kurczę zostawię. Wali mnie to, że przegrałem w tego bilarda. Nie, zresztą wiecie co, zakończymy odcinek za chwilę. Żeśmy się trochę nagrali z tego bilarda. Oh shit, motherfucker. Nie no, zakończymy odcinek. Żeby nie było. Oh shit. Kurde, co to ma być? Co to ma być? Ja myślałem, że zaliczę hydrant. Przeskoczyłem płot. No nie, no i dlatego ja jestem zarąbisty. Nie. Ups, przepraszam. Nie chciałem. Naprawdę. Nie, kurczę, ja to potrafię coś zrobić z pojazdem, nie tak? Jakieś głupie rzeczy zrobić. Spokojnie, panie. Wszystko tutaj jest pod kontrolą. Nie no, odcinek trzeba będzie już zakończyć. Nie ma bata. Dobra, zakończymy tu już odcinek. Mamy plan krwi w samochodzie. No narka, ziomek.
Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować. Ja się tu już z Wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. Trzymajcie się. Na razie.